Dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa na dorocznej, myślę, że wszystkim dobrze zapadającej w pamięci dorocznym spotkaniu ku czci Józefa Branta, naszego patrona, ale jest to zarazem okazja, aby spotkali się przyjaciele Rzeczy Polskiej, a dla nas jest to okazja, żeby podziękować im za wsparcie to materialne i duchowe, jakie nam udzielają każdego roku. Witam jeszcze wszystkich raz serdecznie. Jest tyle znamienitych gości i z Warszawy, i Kielc, i Radomia. Nie sposób, by każdego indywidualnie powitać, ale pozwólcie, że my, żyjąc chwilą współczesną i planując przyszłość, nie zapominajmy również o historii. I jak co roku chcę przywitać miłych gości z Warszawy, którzy z dworem w Wolońsku są związani rodzinnie. Witam zatem bardzo serdecznie panią Różę Sokołowską, prawnuszkę Józefa Branta. No i pana Aleksandra Pruszaka, którego przedstawiać nie muszę, który jest regularnie na naszych spotkaniach. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszego wieczoru wysłuchamy koncertu. Chcę zapewnić, że tegoroczny koncert jest naprawdę inny od poprzednich. Wręczymy statuetkę Branta dla najbardziej zasłużonego w roku ubiegłym dla darczyńcy dla Centrum Urzędu Polskich oraz medal Branta, a później, jak tradycja każe, zaprosimy na uroczysty bankiet. To tyle. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy więc 13, miejmy nadzieję, że nie pechowe, imieniny Branta. Oczywiście trzeba być przygotowanym na wszelkie ewentualności. Pan dyrektor już powiedział o programie dzisiejszej uroczystości. Ja tylko dodam, że mamy dla Państwa jeszcze dwie niespodzianki. Pierwszą zresztą Państwo mogą obejrzeć już. Widzieliście ją Państwo na wejściu. Są to dwaj przystojni panowie, przebrani w stroje pani. Prowadzą w regionie radomskim jedyną w swoim rodzaju formację wojskową, Chlubę Polskiego Oręża, Husarię. Jakże częsty motyw w twórczości Józefa Branta. Proszę Państwa, ja zachęcam, żebyście Państwo się później bliżej zainteresowali panami, zobaczyli oryginalne elementy ich strojów. Można sobie zrobić nawet pamiątkowe zdjęcie. A ja proponuję nawet cięższą szarżę, mianowicie spróbujcie sprawdzić ich wiedzę przedmiotową. Ja zapewniam, że panowie nie uciekną, ponieważ po pierwsze są bardzo odważni, a po drugie na temat legendy husarskiej wiedzą wszystko. I proszę Państwa, druga niespodzianka, która jest dla nas naprawdę prawdziwym zaszczytem, ponieważ nieczęsto do Orońska trafia tak niezwykły gość jak dzisiaj. I nie jest to ani wybitny artysta rzeźbiarz, ani kontrola z ministerstwa. Proszę Państwa, powitajmy gorąco wybitną polską aktorkę, panią Teresę Lipowską. Brawo! Pani Teresa po raz pierwszy przyjechała do Orońska latem, spędziła u nas wakacje, przez niemal 2 tygodnie nabierała sił na kolejny sezon teatralno-filmowy. A dzisiaj zgodziła się nas odwiedzić ponownie i w przerwach dzisiejszego koncertu zaprezentuje polską poezję liryczną. Jeszcze raz serdecznie witamy i dziękujemy pani. A teraz przyszła pora, żeby Państwa zaprosić do wysłuchania przepięknego koncertu. Za chwilę wystąpi przed Państwem zespół Fire Brass Quintet. Zespół Denty, nie mylić z Nadęty, za to blaszany, powstał w 2008 roku i przyjął sobie za cel propagowanie muzyki. Thank you.
poważnych przedsięwzięć znalazło się miejsce dla naszej skromnej
i w dodatku podradomskiej instytucji. Zapraszam pana prezesa Tomasza Tworka, właściciela firmy Dorbut, spółka akcyjna z Kielc. Brawo. Szanowny panie prezesie, zanim odczytam ten certyfikat, chciałbym powiedzieć, że wielką atencją witamy pana w naszych progach. Wiem, że jest pan nie pierwszy raz i chcę powiedzieć, że dla tych, którzy wspierają kulturę, ta kultura nie jest, nie traktują kultury tylko jako ornamentu, lecz jako podstawy naszego życia, tej dziedziczenia historycznego, ale tego jako sposobu radzenia sobie z rzeczywistością, zasługują na szczególną chwałę. Certyfikat. Kapituła 8 edycji konkursu Mecenas Roku zaświadcza, że firma Dorbut, spółka akcyjna z Kielc, jest laureatem nagrody Atamana i otrzymuje tytuł Mecenasa Roku 2010 Centrum Rzeźby Polskiej w Wolomisku. I tu następują stosowne podpisy. Jeszcze raz serdecznie dziękując, gratuluję. Zapraszamy państwa do jadalni na poczęstunek. Czym chata bogata? Zapraszamy.